Macie czasem tak, że słyszycie o jakiejś produkcji od lat, ale mimo wszystko nigdy nie decydujecie się sprawdzić, o co w sumie tyle szumu. Ja o serii Monster Hunter słyszałem przez lata, ale dopiero niedawne targi WGW i teraz zamknięta beta pozwoliły mi na posmakowanie tego tytułu. Mieliście okazję zobaczyć moje zmagania na streamie, a i w moim prywatnym czasie posiedziałem trochę nad tym tytułem. Film, który teraz oglądacie, to zbiór moich przemyśleń i wrażeń z przygody z tym tytułem. Złapcie ulubiony napój, rozsiądźcie się wygodnie i udajcie się ze mną w podróż po fantastycznym świecie Monster Huntera. Zapraszam. Wszystko zaczyna się niewinnie. Ściąganie 6 GB idzie szybko, pierwsze logowanie i lądujemy w menu. Warto wspomnieć, że gram na konsoli PlayStation 4 w wersji Pro. To właśnie na tą platformę gra wyjdzie w pierwszej kolejności. PC-towcy musicie niestety jeszcze poczekać. A jest na co. W grze wcielamy się w rolę łowcy potworów. Przyjmujemy zlecenia na różnorakie bestie i ruszamy w piękny, półotwarty świat, żeby je dorwać. Ale zadanie oczywiście nie będzie takie proste. Zostajemy zrzuceni do jednego z kilku obozowisk na mapie. W nim musimy poczynić odpowiednie przygotowania. Zdecydować, jaki sprzęt zabierzemy, przygotować wywary leczące i wzmacniające, naostrzyć broń, a nawet posilić się w kantynie. Wszystko to, aby do walki stanąć w pełni sił. Ekwipunek dobieramy w zależności od gatunku bestii. Nasz gad zionie ogniem, pancerz zapewniający większą defensywę przeciw ognistym atakom będzie jak znalazł. Ma grube pancerne płyty na ciele, weźmy ciężką broń, która dobrze sobie poradzi z taką sytuacją. Kombinacji jest cała masa, a nawet słowem nie wspomniałem, że bawić możemy się do 4 osób w trybie kooperacji. Warto, żeby każdy z członków naszej drużyny wybrał inną broń. Przyda się ktoś z tarczą do przyciągania uwagi bestii, ktoś do niszczenia pancerza, czy też w końcu koleś walący z dystansu amunicją paraliżującą. Się rozgadałem, a to dopiero początek. Wspominałem o świecie gry, ale warto poświęcić mu więcej uwagi. Poza tym, że wygląda wręcz obłędnie, co na pewno nie umknie waszej uwadze, trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż jest on żywy. I to nie na zasadzie, że coś tam sobie chodzi i sprawia wrażenie życia. O nie! W grze działa w pełni funkcjonalny ekosystem. Wszystko, co tam znajdziemy, ma sens. Zwierzęta roślinożerne są zazwyczaj spokojne lub płochliwe, natomiast mięsożercy nad wyraz agresywni. Musimy cały czas mieć się na baczności, bo jest to świat brutalny, gdzie rządzi prawo silniejszego. Chwila nieuwagi i staniemy się łupem bandy potworów, zanim chociażby wytropimy bossa. Bo tak, moi drodzy widzowie, nie jesteśmy panami tego świata. Gra wyraźnie daje nam do zrozumienia, że jesteśmy tylko małą i w sumie mało istotną cząstką czegoś znacznie większego. I jeśli chcemy coś osiągnąć, to musimy sobie na ten sukces zapracować. Ale dosyć o świecie, przejdźmy teraz do mechanik. Jedną z najważniejszych jest tropienie. Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy po wylądowaniu w obozie, to uzyskanie informacji, jakiego rodzaju śladów szukamy. Po wyruszeniu w dzicz musimy zwracać uwagę nie tylko na ziemię, ale i okolice. Na ten przykład potwór znaczy teren śliną o nieprzyjemnym zapachu. Szuka jej na ziemi czy krzakach. Do pomocy dostajemy świetliki tropiące, jakkolwiek kuriozalnie to nie brzmi. Zawsze twierdziłem, że Japończycy to dziwny naród. Genialny, ale dziwny. No, ale wracając do świetlików, ich zadanie jest proste. Podświetlają trop na ziemi oraz różnego rodzaju rzeczy, z którymi możemy wejść w interakcję. Kamienie do procy, zioła leczące i wiele, wiele więcej. Nic się przed nimi nie ukryje. Natomiast kiedy zbierzemy dość materiału do podjęcia trop potwora, nasze świetliki poprowadzą nas jak po sznurku prosto do naszej ofiary. A teraz najsmaczniejszy kąsek. Znaleźliśmy stwora. Kroczy sobie majestatycznie, szukając jakiejś przekąski. I wiem, że użyłem chwilę temu słowa ofiara, ale jeśli nieprzygotowani ruszymy do boju, role łatwo się mogą odwrócić. Na początkowym streamie popełniłem na przykład błąd, w ogóle nie ostrząc broni. Mimo iż ostrzałka leżała cały czas w moim ekwipunku. Udało mi się jakoś wykonać questy, ale zajmowało to masę czasu ze względu na mniejszy damage. Na szczęście szybko podłapałem, o co chodzi, dzięki waszej pomocy. No ale atakujemy, nie ma co mi trężyć, zegar tyka nieubłaganie. I to właśnie walka jest dla mnie najtrudniejszym elementem do opisania. Z jednej strony ogromna różnorodność wyposażenia sprawia, że można dopasować broń do swojego stylu gry. Od szybkich noży, po ciężkie i powolne młoty, łuki, działa, jest z tego cała masa. Niestety, obłożenie klawiszy na padzie było dla mnie strasznie nieintuicyjne. Jakiś geniusz wymyślił sobie, że ataki przypiszemy do trójkąta i kółka. I to jeszcze da radę jakoś przeboleć, ale niektóre bronie wymagają naciskania obu tych klawiszy naraz.
Mam nadzieję, że w pełnej wersji będę mógł zmienić obłożenie, bo dużo chętniej widziałbym ataki na przyciskach R i L1. Poza tym, chociaż jestem pewny, że to mój brak doświadczenia, walka zdawała się dość mało responsywna. Czasami unik wykonywany był sekundę po naciśnięciu klawisza. Postać na przykład nie potrafiła przerwać animacji ataku, żeby wykonać odskok. Bolało to zwłaszcza na początku i przestrzegam, że trzeba się trochę przyzwyczaić do systemu walki oraz do działania kamery. Ta czasami potrafi odwalać prawdziwe piruety. Nie jest to specjalnie przyjazne nowym graczom, no ale od czego jest tryb treningowy? Co do samych modeli bestii, to tutaj nikt nie ma prawa narzekać. Gdybym nie wiedział, że akcja dzieje się w cyfrowym świecie, mógłbym pomyśleć, że istnieją one naprawdę. Wszystko w tych bestiach aż krzyczy: jestem prawdziwy! Aż nie sposób nie zachwycić się nad pracą, jaką włożyli animatorzy w ich projekty. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do walki. W grze nie uświadczymy pasków zdrowia. O stanie bestii informuje nas jej zachowanie. Zaczyna uciekać, czyli dostała wciry i musi się zregenerować. A może kuleje lub z pyska leje się piana. Na wszystko musimy tutaj zwracać uwagę, bo inaczej za nic nie będziemy wiedzieć, ile jeszcze roboty przed nami. Mógłbym tak jeszcze gadać i gadać, ale obraz mówi więcej niż 1000 słów. Obejrzyjcie nasze nagranie ze streamów i ogarnijcie, jak świetnie się przy grze bawimy. Nie jest to gra dla każdego, przede wszystkim przez wysoki poziom trudności, ale jeśli dacie jej szansę, to może zabawić was przez długie, długie godziny. Czekamy na premierę. Ja natomiast dziękuję wam za uwagę, zachęcam do zostawienia łapy w górę, komentarza i suba najlepiej z dzwonkiem, żeby być na bieżąco z materiałami. Życzę wam udanego dnia i do usłyszenia.